Pozwolą Państwo, że w pierwszej kolejności podziękujemy komuś szczególnemu, panu wicemarszałkowi województwa podlaskiego Mieczysławowi Kazimierzowi Baszko, za włączenie się w organizację tego kongresu. Dziękujemy, panie marszałku. Współorganizatorem kongresu jest firma Zielona Strona Mocy, a ideą tej konferencji jest promowanie odnawialnych źródeł energii i inicjowanie takiego dialogu pomiędzy samorządowcami a przedstawicielami sektora zielonej energii. Cykl tych konferencji rozpoczął się we Wrocławiu w sierpniu, potem była konferencja w Bydgoszczy i Olsztynie i czas na Białystok. Jesteśmy czwarci na liście, czyli myślę, że w dobrej, w czołówce. I czas na przemówienia naszych zacnych gości. W pierwszej kolejności prosimy pana premiera Waldemara Pawlaka, prezesa Fundacji Polski Kongres Gospodarczy. Panie premierze. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam. Cieszę się, że możemy się spotkać na tej wyjątkowej konferencji. Przed spotkaniem dziennikarka tutaj z Telewizji Białystok zapytała, dlaczego to tak ważne dla Podlasia. Myślę, że energia odnawialna daje ogromne szanse, szczególnie w tych regionach, gdzie ta tradycyjna wielka energetyka jest słabo obecna, a dodatkowo daje okazję do tego, żeby powstawały miejsca pracy, które z jednej strony dadzą atrakcyjną, ciekawą pracę dla wielu ludzi, a z drugiej strony dadzą tańszą energię produkowaną lokalnie, bo o ile patrzymy na energię odnawialną w takich kategoriach, że to jest konkurencja czy rywalizacja z tradycyjną energetyką węglową, wodną, gazową czy atomową, to trzeba pamiętać, że od września tego roku mamy już ustawę, która pozwala budować mikroinstalacje, pozwala tworzyć, wytwarzać energię elektryczną bez zbędnej biurokracji, bo nawet osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej, może produkować energię elektryczną w oparciu o tą ustawę. I chcemy tutaj na tych konferencjach pokazać Państwu te możliwości, które niesie w sobie ta ustawa o odnawialnych źródłach energii zawarta w tym tak zwanym małym trójpaku, a także pokazać, jakie są nowe perspektywy dla dużych projektów w energetyce odnawialnej, bo trwają prace teraz nad nowym systemem i myślę, że warto, żeby popatrzeć na to od też strony większych projektów, jakie tu są możliwości, jakie są perspektywy. Chcę podziękować wszystkim organizatorom, firmie Zielona Strona Mocy, ale przede wszystkim tutaj naszym partnerom w województwie podlaskim, Urzędowi Marszałkowskiemu, panu marszałkowi Baszko i wszystkim samorządowcom, bo wydaje mi się, że to jest ogromna szansa dla zwłaszcza samorządu lokalnego na produkowanie energii na własne potrzeby, na produkowanie energii także na potrzeby lokalnych samorządów. I tylko dla takiego zobrazowania na koniec pewnej symboliki powiem, że kiedy miałem okazję obserwować farmę fotowoltaiczną, która powstała w Wierzchosławicach, to najbardziej poruszyła mnie informacja, że całą tą inwestycję wykonała firma lokalna, firma z sąsiedniej gminy z Żabna, która ma bardzo wymowną nazwę, nazywa się Brookbed, czyli do tej pory zajmowała się zupełnie innymi panelami, a przeszła na panele fotowoltaiczne. I myślę, że to jest ogromna szansa właśnie dla takich lokalnych firm, które mają kompetencje, mają wiedzę, mają potencjał i mogą produkować i wytwarzać nowe projekty inwestycyjne na lokalne potrzeby. Życzę Państwu dużo radości i dużo nowych inspiracji z tej dzisiejszej konferencji. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, panie premierze. Myślę, że na te słowa bardzo wielu z nas tutaj czekało. Dziękujemy. I poprosimy tutaj wzmiankowanego już kilkakrotnie podczas dzisiejszego otwarcia konferencji wicemarszałka województwa podlaskiego, pana Mieczysława Baszko.
bardzo serdecznie witam na dzisiejszej konferencji, która odbywa się w naszym województwie, tu w Białymstoku. Chciałem podziękować serdecznie za przybycie dla kolegi premiera Waldemara Pawlaka. Bardzo cieszymy się, że widzi nasze województwo podlaskie w tej zielonej mocy, bo przede wszystkim nasze województwo w zasoby odnawialne źródła energii potrzebuje, ma wsady, ma różnego rodzaju, które potrzebne jest do wytwarzania energii. Mamy dobre warunki, nie tylko jako wiatrowe, ale i między innymi biogazownie i inne jeszcze, może słońce nie tak za bardzo tutaj w naszym województwie jest postrzegane, ale oczekujemy, żeby może klimat się zmieni. Ale chciałbym serdecznie wszystkich powitać serdecznie zainteresowanych. W naszym województwie jest bardzo wielkie zainteresowanie, bo jednak ta nowa perspektywa finansowa, która 2014-2020 samorząd województwa przyjął bardzo, nazwijmy praktycznie w 100%, 90% strategię rozwoju województwa podlaskiego. To między innymi rozstrzygają się losy, jakie środki finansowe będziemy przeznaczać tu dla naszego województwa w regionalnym programie operacyjnym. Na pewno widzimy i potrzebę odnawialnych źródeł energii. To nas wezwanie na te programowanie, które do 2020 roku czeka nas. I dziękuję Wam wszystkim, że jesteście tak zaangażowani, bo to wymusza czas. Każdy z nas dokładnie jako gospodarz dobry to gdzie szukać pieniędzy? W wytwarzaniu produkcji to tylko koszta trzeba obniżyć. Koszta obniżyć trzeba mieć tańszą energię. Często słyszymy różne protesty, i na zachodzie też są protesty, w Polsce też są protesty, ale jeżeli mamy budować bardzo niebezpieczne elektrownie, to lepiej alternatywne źródła energii. Są to w przyrodzie, są, trzeba tą przyrodę tylko pokierować tak dobrze, żeby dla człowieka służyła jak najlepiej. Jeszcze raz wszystkich serdecznie witam i do wyciągnięcia jak najlepszych wniosków na dalszy rozwój naszego województwa. Dziękuję. Dziękujemy Panie Marszałku. Dziękujemy i tutaj ten pierwszy krok, idea konferencji polegająca na podejmowaniu dialogu pomiędzy samorządowcami a przedstawicielami już jest zadźwignięta pewnie jakiś czas temu. Serdecznie zapraszamy do nas Pana Wojciecha Dzierżykowskiego, wicewojewodę podlaskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Premierze, Panie Marszałku, Szanowni Drodzy Państwo, Panowie Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Drodzy Państwo, którym energia odnawialna jest bardzo bliska. Na wstępie pragnę bardzo serdecznie podziękować za organizację Kongresu, Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej w województwie podlaskim, w Białymstoku w dniu dzisiejszym. Dziękuję szczególnie panu premierowi Waldemarowi Pawlakowi, który osobiście od dawna jest zaangażowany w rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce i tak jak dotychczas możemy obserwować, robi to bardzo skutecznie i ta energia rozwija się w Polsce, myślę, że także rozwija się już w województwie podlaskim, ale oceniając nasz potencjał, widzę, że są większe możliwości. Powinniśmy także stwarzać pewne możliwości priorytetowego rozwoju tej dziedziny energii odnawialnej w województwie podlaskim. Myślę o dużym potencjale zasobów naturalnych w Biebrzańskim Parku Narodowym, ogromnej ilości biomasy, która znajduje się na powierzchni 60 tysięcy hektarów, ale także o dużym potencjale substratów, które mogą być wykorzystywane w biogazowniach pochodzących z rolnictwa, także przy chowie bydła mlecznego i mięsnego, który w województwie podlaskim jest rozwinięty. Wszyscy mamy poczucie rangi
tej konferencji i pewnych możliwości, które ona daje. Myślę, że dzisiaj wspólne spotkanie firm, które oferują technologie i są w stanie zabezpieczyć cały proces inwestycyjny związany z odnawialnymi źródłami energii oraz firm, które doradzają, ale także potencjalnych beneficjentów środków, które mogą być wykorzystywane w ramach regionalnego programu operacyjnego. Myślę tutaj o samorządach i o przedsiębiorcach z województwa podlaskiego. W dniu dzisiejszym pozwoli nawiązać relacje, pozwoli wymienić się doświadczeniami, aby jeszcze bardziej dynamicznie tą dziedzinę rozwijać. Jako wicewojewoda podlaski wiele się nauczyłem od pana premiera Waldemara Pawlaka i zacząłem też dobrze rozumieć odnawialne źródła energii dzięki panu premierowi, ale także dzięki panu profesorowi Kazimierzowi Pieńkowskiemu, który jest obecny na sali, który wielokrotnie spotykał się ze mną, także z panem premierem Pawlakiem i myślę, że jest też doskonale znaną osobą państwu. Najważniejsze jest, abyśmy dobrze zdiagnozowali nasze możliwości, które są w województwie podlaskim, a mogą służyć rozwojowi odnawialnych źródeł energii, żebyśmy stworzyli także w naszych regionalnych programach, ale także wpływali na to, aby programy ogólnopolskie dawały możliwość wykorzystywania środków, ponieważ wówczas przy zaangażowaniu środków publicznych, także tych pochodzących z Unii Europejskiej, te przedsięwzięcia mogą być bardziej efektywne pod względem ekonomicznym. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że możemy w dniu dzisiejszym gościć w Białymstoku wiele zacnych osób, szczególnie myślę o panu premierze Waldemarze Pawlaku, który jest wśród nas dzisiaj i jego też obecność i osoba daje gwarancję sukcesu przedsięwzięcia, w którym wszyscy wspólnie uczestniczymy. Dziękuję bardzo, życzę państwu owocnych obrad i w miarę moich możliwości czasowych będę starał się w dalszej części kongresu, oczywiście z przerwami, ale z państwem wspólnie być. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie wojewodzie. Ten bardzo ważny efekt synergii, o którym pan wspominał, że jak działają wszyscy w jednej sprawie, to efekty są znakomite. Zapraszamy do nas wszystkich gości, panelistów, którzy zasiądą przy tym oto stole. Waldemar Pawlak, prezes Fundacji Polski Konkret Gospodarczy, poseł na Sejm RP. Zapraszamy, panie premierze. Profesor Ryszard Ciach, prezes Fundacji Rozwoju Energetyki Słonecznej. Maciej Witkowski, ekspert Ministerstwa Gospodarki. Daniel Górski, dyrektor w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim. Ryszard Ochwat, dyrektor w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Adam Oleksy, dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu PSE Operator. I Stanisław Popów, Amerykańska Izba Handlowa, który będzie moderatorem debaty. Zapraszamy wszystkich gości i panelistów tutaj do tego stołu. Witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu. Chciałem wszystkich powitać na debacie, która odbywa się pod hasłem, czy w Polsce jest możliwy zrównoważony rozwój odnawialnych źródeł energii. Ja nazywam się Stanisław Popów i będę miał przyjemność prowadzić tę dyskusję. Ponieważ moja przedmówczyni przedstawiła wszystkich naszych panelistów, więc nie będę już bardziej oficjalnie tego robił, a chciałbym tylko powiedzieć, że po tym koncercie, który mieliśmy okazję wysłuchać, ja się czuję zupełnie odnowiony, także mam nadzieję, że Państwo również. I z taką nową energią właśnie przystąpimy do rozmowy na tematy nas interesujące. Po pierwsze chciałbym przekazać Państwu moje wrażenie, że energetyka odnawialna, tak jak dyskusja o reprezentacji, polskiej reprezentacji piłki nożnej i dyskusja o surowej pogodzie są ostatnio bardzo medialnie nośne. I oczywiście nas interesuje temat energetyki odnawialnej i w szczególności wszystko to, co dotyczy miksu energetycznego i pracom poświęconym nowemu prawu energetycznemu. Po niedawnym ogłoszeniu kolejnej, ostatecznej wersji prawa dotyczącego odnawialnych źródeł energii, nie brak głosów, że mówiących, że energetyka odnawialna nie znajduje właściwego miejsca w strategii energetycznej rządu. W tym kontekście sądzę, że warto zastanowić się, jakie rekomendacje dotyczące roli odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym w Polsce można by wypracować,
tak by w formie właśnie raportu, który, jak rozumiem, organizatorzy mają zamiar przygotować po tej konferencji, aby takie rekomendacje przekazać przedstawicielom administracji rządowej oraz przedsiębiorcom i innym osobom i instytucjom, które są tym zainteresowane. Pozwolą Państwo, że tytułem wprowadzenia przypomnę, że obecnie trwają oczywiście dyskusje, jak powinien wyglądać optymalny miks energetyczny w Polsce. Każda z technologii, węgiel, gaz, energetyka odnawialna, szeroko pojęta, energetyka jądrowa, niesie za sobą wiele korzyści, ale także wiele wątpliwości natury ekonomicznej, politycznej i społecznej. Z rozwojem energetyki odnawialnej musimy wiązać przyszłość. Nie tylko nas obowiązuje do tego rozsądek, ale również szereg zobowiązań, które nasz rząd przyjął w postaci pakietu klimatycznego, w którym udział energii odnawialnej powinien osiągnąć określony współczynnik w roku 2020. Mowa jest o 15%. W związku z tym zadaję sobie pytanie i chciałbym właśnie również przekazać to pytanie naszym panelistom. Jaka powinna być rola OZE w polskim miksie energetycznym, a także czy zielona energia może, a nawet czy powinna stać się dominującym źródłem energii w polskim systemie energetycznym. I być może dla przygotowania terenu do naszej dyskusji chciałbym prosić o pierwszą wypowiedź pana Macieja Witkowskiego, eksperta Ministerstwa Gospodarki, o przekazanie nam, jak wyglądają prace, jeśli chodzi o przygotowanie właśnie dyskusji na temat nowego prawa i jednocześnie jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ten optymalny miks energetyczny. Dzień dobry Państwu, Maciej Witkowski, Ministerstwo Gospodarki. To jest oczywiste, że cały czas trwa dyskusja na temat energetyki odnawialnej w połączeniu z Ministerstwem Gospodarki, które obecnie przygotowuje ustawę, która ma regulować w pewien sposób te w przyszłości kwestie dotyczące energetyki odnawialnej. Ja tylko przypomnę, ponieważ ta rozmowa, ta debata cały czas trwa i wszyscy zadają pytanie, jak ten miks energetyczny powinien wyglądać i jak ustawa będzie wyglądała, jak będzie wspieranie wyglądało. Ja tylko przypomnę, że rząd polski, państwo czy Ministerstwo Gospodarki już opracowało jakiś czas temu i zarówno ustawę, która reguluje wspieranie energetyki odnawialnej, a także ścieżkę dojścia, która została zatwierdzona przez Komisję Europejską. Mówimy tu o dokumentach, które jak ustawa prawo energetyczne, a także Krajowy Plan Działań, który dokładnie opisuje, jaką państwo polskie powinno obrać ścieżkę i jak powinno dążyć do osiągnięcia założeń roku 2020. I dyskusja, która teraz obecnie się toczy i kwestie pracy nad ustawą, to jest nic innego jak tylko poprawienie tego, co już mamy. Ponieważ wsparcie, rozumiem, że dyskusja tutaj trwa cały czas pod tym kątem, że to wsparcie nie jest adekwatne do sytuacji, która obecnie jest, ale jakie by nie było to wsparcie jest. I ta ustawa, która ma zostać wprowadzona, projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, ma jedynie poprawić wspieranie energetyki odnawialnej. I cały czas aktualne
jest także, aktualna jest ścieżka, Krajowy Plan Działań, która ma doprowadzić nas do tego udziału energetyki odnawialnej, energii odnawialnej w wysokości 15%. Więc myślę, że tutaj zarówno Ministerstwo Gospodarki, jak i rząd, przynajmniej w tej ścieżce dojścia, wiele nie będzie zmieniało. Oczywiście te zmiany będą dotyczyły może ewentualnie niektórych wysokości, niektórych udziału instalacji poszczególnych, bo się to troszeczkę przez 4 lata zmieniło i jeszcze może się zmienić, ale cel i ścieżka dojścia zostały wyznaczone i one lepiej czy gorzej, ale państwo polskie tą ścieżką podąża i ewentualnie możemy tylko modyfikować, a nie całkowicie zmieniać. Dziękuję bardzo. Chciałbym poprosić o zabranie głosu pana premiera Waldemara Pawlaka właśnie z prośbą o opinię o nowej ustawie, ale jednocześnie pragnąłbym, korzystając z tego, że premier Pawlak jest również wiceprzewodniczącym Komisji Sejmowej, która właśnie zajmuje się energetyką odnawialną, o przedstawienie roli tej nadzwyczajnej Komisji Sejmowej do spraw energetyki i surowców. Proszę Państwa, ja chciałbym przede wszystkim trochę zmienić nurt tej dyskusji z takiego bardzo państwowego charakteru na wymiar bardzo osobisty, bo kiedyś tam energetyka odnawialna była inicjowana przez różnego rodzaju systemy wsparcia, a doszliśmy teraz do takiego momentu, kiedy to się zwyczajnie zaczyna opłacić, jeżeli produkujemy energię na własne potrzeby w swoim własnym gospodarstwie, firmie czy domu i nie musimy czekać na nowe ustawy, bo one są ważne dla tych wielkich projektów. Trzeba wykorzystać tą ustawę, która weszła w tym roku, we wrześniu, tak zwany mały trójpak, a ona pozwala uruchamiać mikroinstalacje i produkować energię na własny użytek, bez potrzeby uzyskiwania pozwolenia na budowę, bez potrzeby uzyskiwania pozwolenia na przyłączenie. Czyli możemy sobie wyobrazić taką oto sytuację, że zaczynamy produkować energię dla siebie i możemy ją wyprodukować taniej niż to, co musimy zapłacić firmie energetycznej. Ponieważ owszem, ceny energii na rynku giełdowym są w tej chwili stosunkowo niskie, poniżej 200 zł za megawattogodzinę, czyli poniżej 20 groszy za kilowattogodzinę, ale jak ktoś z Państwa spojrzy na swój rachunek, na swoją fakturę za energię elektryczną, to tam cena w naszym gospodarstwie domowym jest powyżej 450, powyżej 500 zł za megawattogodzinę. I to jest ta cena, która dla nas stanowi cenę taką referencyjną. A więc mikroinstalacja na własne potrzeby może sprawić, że będziemy mniej płacili za energię elektryczną. Posłużę się takim przykładem, bo mówi się, że często o fotowoltaice, że to jest bardzo drogi sposób wytwarzania energii. Owszem, to jest technologia droższa niż wiatraki, ale już dzisiaj, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 1 watt mocy można kupić za 1 euro albo mniej, bo są już nawet propozycje około 60 eurocentów, to wtedy nawet rozliczając koszty instalacji na 10 lat, dostaje się niższą cenę za energię elektryczną niż to, co płacimy dzisiaj na rachunku za prąd z firmy energetycznej razem z przesyłem, razem z dystrybucją. To jest korzystne i dla nas, i to jest korzystne dla firm energetycznych, bo one wtedy nie muszą rozbudowywać sieci przesyłowej, ponieważ energia jest wytwarzana na miejscu, a nie muszą rozbudowywać sieci przesyłowej, szczególnie tam, gdzie to jest bardzo odległe od tych głównych linii przesyłowych. I dlatego jeszcze raz podkreślę, że dzisiaj jest ustawodawstwo, które daje spore szanse na to, żeby stworzyć dużo nowych miejsc pracy
i też chcę to mocno uświadomić nam wszystkim, że te małe instalacje to są miejsca pracy lokalne. Duże, wielkie projekty, przyjeżdżają wielkie firmy, stawiają wiatraki, stawiają różne inne rozwiązania przy wielkich projektach, odjeżdżają i zostaje tylko ta infrastruktura. Przy małych instalacjach to jest praca, mówiąc obrazowo, na pokolenia, gdzie możemy zmienić tą naszą rzeczywistość. I chcę podkreślić, że przy na przykład obserwowaniu tego, co się dzieje u naszych zachodnich sąsiadów, Niemcy zaczynają już teraz mówić o takich wioskach energetycznych, że po prostu powstaje cały mikrosystem, gdzie są różne odnawialne źródła energii i wytwarza się energię na własne potrzeby. Nie tylko energię elektryczną, ale także energię cieplną, tak aby po prostu zapewnić lokalne potrzeby w oparciu o odnawialne źródła. A więc mamy dziś moment taki przełomowy, gdzie ta energia odnawialna to nie jest tylko sztuka dla sztuki, czy sposób na zarabianie pieniędzy przy dużych dotacjach, ale to jest sposób na tworzenie miejsc pracy, nowoczesnych rozwiązań, możliwości wytworzenia także rozwiązań, które będą sprawiały, że nasz dom, nasze gospodarstwo będzie bardzo łatwo też zautomatyzować. Są takie rozwiązania, które mogą być swego rodzaju nakładką na istniejącą obecnie infrastrukturę, które pozwalają sterować domem, gospodarstwem, odbiornikami z komputera, z telefonu i to razem ze sobą się może komponować. A więc ta duża ustawa, ten duży trójpakt, który się tam powoli poczyna w gabinetach i w dyskusjach rządowych, to jest rozwiązanie, które będzie ważne dla wielkich inwestorów. Natomiast dla lokalnych społeczności, dla samorządów, dla gospodarzy, dla właścicieli firm już dzisiaj są warunki do tego, żeby w pełni skorzystać z odnawialnych źródeł energii z korzyścią dla siebie i dla swojej lokalnej społeczności. Dziękuję uprzejmie. Rozumiem, że parafrazując klasyka, można by uznać, że energetyka trafi pod strzechy. Ona już tam jest, a może być jeszcze więcej i to mogę powiedzieć tak, że zamiast jeździć gdzieś po świecie, szukać sobie pracy, to pamiętam, jak się przygotowywałem do jednego z takich ważnych wystąpień i konsultowałem się z różnymi osobami. Jedna z takich młodych absolwentek uniwersytetu powiedziała tak, że szukam takiej pracy, która by mnie pasjonowała, ale ponieważ wiem, że ona do mnie nie przyjdzie, to chcę ją sama stworzyć. I myślę, że to jest taki moment, gdzie my możemy sami stworzyć sobie ciekawe, atrakcyjne miejsca pracy w naszych lokalnych środowiskach, bo jeżeli nawet można powiedzieć, że w gospodarstwie no, trudno jest wygospodarować nadwyżki i środki, to już samorząd może przy dobrym zaprojektowaniu zasilania szkoły, domu kultury, czy też innych budynków użyteczności publicznej, już może sobie wygenerować takie projekty inwestycyjne, jeszcze na to uzyskać wsparcie ze środków funduszy środowiska, ze środków europejskich. Wiem, tutaj pewnie koledzy też będą o tym mówić, na przyszły rok jest planowany taki projekt, żeby w Narodowym Funduszu był pakiet prosument, to znaczy, żeby to były środki na wsparcie odnawialnych źródeł, nie różnicując od technologii. Bo dzisiaj jest to wsparcie ukierunkowane na kolektory słoneczne i tych kolektorów słonecznych no, sporo zainstalowano. Jeżeli to będzie odłączone od konkretnej technologii, a tylko zaadresowane, że każdy, kto produkuje energię różnymi sposobami ze źródeł odnawialnych uzyska wsparcie, to myślę, że to będzie tak samo wielki sukces jak w przypadku kolektorów słonecznych. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Jeżeli tego rodzaju działalność może faktycznie wpłynąć na odwrócenie trendu wyludniania się naszych miast i wsi, to sądzę, że również i to będzie bardzo pozytywny wkład energetyki odnawialnej w politykę społeczną. Chciałbym prosić pana profesora Ryszarda Ciacha o zabranie głosu i przedstawienie, jakie w pana opinii, w polskich warunkach, rodzaje energetyki odnawialnej mają szansę rozwinąć się
w ramach nowego systemu wsparcia. I oczywiście nie pytam tu o potencjał, tylko o faktyczne uwarunkowania finansowo-prawne w opinii pana profesora. Dziękuję bardzo. Profesor Ryszard Ciach. Proszę państwa, ja może odpowiadając troszeczkę bym rozszerzył łącznie z tytułem naszej sesji, czy energia odnawialna jest u nas możliwa. Zgodnie z tym, co mówił pan premier Pawlak, już w tej chwili jest pewne światło do rozwoju OZE w oparciu o trójpak. Natomiast jeżeli chodzi o samą ustawę energii odnawialnej, która została poddana pod, że tak powiem, osąd organizacji pozarządowych, to w końcu listopada spotkało się, jeżeli mogę powiedzieć, co najmniej z brakiem entuzjazmu i było bardzo dużo głosów krytycznych, także nie chcę ich rozwijać. Natomiast wracając do też naszej sesji, czy OZE jest możliwa, to chciałbym wyraźnie podkreślić, jest konieczna, zaraz to udowodnię, i bardzo korzystna. Czy korzystne, najlepiej by to zilustrował, może wykres, który państwo tutaj widzą, jest to opracowanie oficjalne Ministerstwa Środowiska Niemiec, które po studiowaniu powiedzmy skomplikowanych sprawozdań finansowych zostaną zobrazowane takiej wadze. Po lewej stronie, tam gdzie mamy niebieskie słupki, to są koszty w roku 2010 wprowadzenia energii odnawialnej. Sumując je, jest około 10 miliardów euro, tyle kosztowały. Natomiast w tym samym roku sumaryczny zysk z energii odnawialnej wyniósł 22 miliardy euro. Czyli państwo w ciągu jednego roku zarobiło kilkanaście miliardów euro. To wyraźnie mówi, czy to jest korzystne, czy nas stać na tego typu. Warunki oczywiście klimatyczne i geograficzne mamy identyczne. Są pewne różnice, które w tej chwili nie będę rozwijał. To, co już tu było wspomniane, że obecny trójpak daje możliwość już zwiększenia zatrudnienia, to w tym samym to co roku w Niemczech jest w tej chwili już blisko 400 tysięcy miejsc pracy w energii odnawialnej. Obecnie w okresie kryzysowym jest to rzecz nie do pogardzenia. Można, ja bym prosił następne przeźroczyć, bo nie chcę zadłużać dużym. Nie, to jest jeszcze, to było następne, tam jest taka pokazana, jak jeżeli my nie zmienimy wyraźnie z podejścia do OZE, jak będzie wyglądał koszt prądu elektrycznego. Krótko mówiąc, to trzeba jeszcze, o tutaj ten wykres, gdyby pan powiększył. Tutaj mamy czarna linia, to pokazuje, jak będzie wyglądał, zdaje się, wzrost koszt prądu w Polsce do roku 2050. No to prawda, nie widać w tej chwili, gdzieś to się zgubiło, natomiast pod te obliczenia łącznie z Krajową Izbą Gospodarczą podają, że w roku 2050, jeżeli nie zmienimy swojego podejścia do OZE, będziemy prąd kosztował trzy razy więcej niż w tej chwili. To już jest najlepiej, tam gdzie był ten czarny wykres, to jest koszt prądu elektrycznego. Proszę państwa, następny wykres, który chciałem pokazać, to może ten ostatni wykres pan pokazał. Jeszcze dalej, taki był o koszt energii. To jest, zatrzymajmy tutaj. Bardzo dobrze ilustruje, jaki rodzaj energii odnawialnej powinniśmy u nas popierać. Proszę państwa, nie ma jednego klucza. Każdy kraj ma swoją specyfikę. W Norwegii mamy energetykę wodną. W Islandii geotermię. W Niemczech i powinno być u nas, powinien być miks energetyki słonecznej z energetyką wiatrową. Dlaczego? Obie energetyki mają pewne periodyczności dostarczania prądu i jeżeli je razem połączymy, to pięknie się uzupełniają. Na przykład na wiosnę i jesieni przeważa energetyka wiatrowa, a maleje słoneczna. Dlatego je trzeba stosować razem i taką praktykę stosują w tej chwili Niemcy, opracowując nawet
warunki, w jakich może gospodarka Niemiec przejść całkowicie na energię odnawialną, opierając się tylko na tych dwóch głównych rodzajach energii. Natomiast przeglądając nasze warunki, chciałbym może w skrócie podsumować, że odnoszę wrażenie, że w miksie energetycznym, jeśli chodzi o udział energii odnawialnej, to on jest raczej traktowany jako konkurent energetyczny w stosunku do energetyki węglowej i przyszłej jądrowej. Jak się traktuje konkurenta, a jak się traktuje partnera, to Państwo wiedzą. Więc obawiam się, że w tej chwili traktujemy energię odnawialną w przepisach, jeżeli się społeczeństwo nie weźmie, powiedzmy i chce dla swoich korzyści, tak jak prosumenckiej, to i zmienić podejście, że energia odnawialna ma być partnerem do wzmocnienia naszej sytuacji energetycznej, a nie konkurentem. I do tego bym namawiał. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za przedstawioną opinię. A biorąc pod uwagę to, co wcześniej, o czym wspominał pan marszałek i pan premier Pawlak, zejdźmy może faktycznie o stopień niżej. Chciałbym zapytać pana dyrektora Daniela Górskiego, dyrektora w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim, o właśnie regionalne środki na rozwój OZE, a w szczególności w kontekście zaktualizowanej na początku września strategii rozwoju województwa podlaskiego. I chciałbym właśnie zapytać, aby mógł pan poruszyć kwestię, czy energetyka odnawialna może być faktycznie szansą na rozwój w tym województwie, a jeśli tak, właśnie to jakie jej rodzaje? Dzień dobry Państwu, Daniel Górski. Szanowni Państwo, w strategii rozwoju województwa podlaskiego z 9 września wskazaliśmy sobie pewien cel. Tym celem jest przeprowadzenie pewnej rewolucji energetycznej, tak to nazwaliśmy. Rewolucji dlatego, że chcielibyśmy, aby właścicielami źródeł energii byli mieszkańcy i przedsiębiorcy z Podlasia. Czyli de facto to już od razu widzimy, że jest pełna zgoda z tym, o czym mówił pan premier Pawlak, że to my powinniśmy być wytwórcami, czy to w mikroinstalacjach. Ja bym poszedł jeszcze dalej, że nie tylko w mikroinstalacjach, aczkolwiek to jest oczywiście pierwszy krok, który powinniśmy wykonać i wykorzystać te przepisy prawa, które obecnie są już dostępne, ale również powinniśmy myśleć o tym, jak wykorzystać w tych większych instalacjach potencjał miejscowej ludności, miejscowych przedsiębiorstw. I faktycznie ta energetyka powinna być kołem napędowym naszej gospodarki. Ta energetyka po prostu ma się nam opłacać, nam jako województwo, jako naszym mieszkańcom. Duża rola tutaj jest, myślę, obszarów wiejskich i rolników, ponieważ no, mamy olbrzymie predyspozycje do chociażby produkcji energii z biogazu, chociażby wykorzystując odpady takie jak gnojowica z naszych wielkich przecież stad trzody, którą chowamy w naszym województwie. Więc ta energetyka absolutnie jest przyszłością województwa. My w tej chwili w ramach obecnej perspektywy finansowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego mamy kolejny nabór wniosków właśnie na energetykę odnawialną na własne potrzeby, czyli dla samorządów, dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli obniżyć koszty funkcjonowania i wykorzystując, a myślę, że to są naprawdę bardzo korzystne warunki dzisiaj i w przyszłości być może już tak korzystnych warunków nie będzie, to zachęcam wszystkich Państwa jeszcze do odrobiny wysiłku i aplikowania i złożenia kolejnego wniosku, tak żeby faktycznie tę chwilę wykorzystać. W przyszłości, w przyszłym Regionalnym Programie Operacyjnym również planujemy wsparcie lokalnych społeczności, lokalnych samorządów w tym zakresie i z tym zaznaczeniem, że właśnie priorytetowo powinny być traktowane te instalacje,
które przynoszą maksymalną korzyść ekonomiczną dla lokalnej społeczności. I tylko takie instalacje nas de facto interesują, ponieważ to te duże inwestycje, o których wspominał pan premier, gdzie przychodzi inwestor zewnętrzny, stawia nam kilka wiatraków, de facto gro korzyści ekonomicznych ma ten inwestor. Wszystkie koszty zewnętrzne mają mieszkańcy, a większość kosztów, większość korzyści ma ten inwestor. My chcielibyśmy, aby większość korzyści, tych korzyści ekonomicznych była w województwie podlaskim. Dziękuję panu bardzo. Jedną z instytucji, która bardzo intensywnie wspiera rozwój energetyki odnawialnej w całym kraju, ale również na poziomie wojewódzkich oddziałów, jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pan dyrektor Ryszard Ochwat, chciałbym pana dyrektora poprosić właśnie o podsumowanie właśnie, jakimi programami można, na jakie programy mogą liczyć właśnie ludzie, którzy na poziomie gminy, na poziomie niewielkiego projektu chcieliby się zaangażować w tego rodzaju działalność. A drugie pytanie, które chciałbym zadać, dotyczy właściwie punktu, który jest wymieniony w nowym projekcie prawa o energii odnawialnej. I chciałbym zapytać pana o opinię na temat punktu, który właśnie mówi, że jeżeli ktoś skorzysta, chciałby uczestniczyć w systemie aukcyjnym, jest z niego wykluczony, jeżeli skorzysta z innych środków pomocy publicznej. I jaka jest opinia właśnie Narodowego Funduszu co do takiego wykluczenia, jeśli chodzi o korzystanie z dwóch źródeł tej pomocy? Dzień dobry, witam państwa. To ja może rozpocznę od odpowiedzi na pytania, bo mi będzie łatwiej ich nie zgubić. Nie chciałbym odnosić się do kształtu dużego trójpaku prawa energetycznego, bowiem on zakłada taką filozofię, że system aukcyjny ma różnicę w cenie produkcji czarnej energii, energii elektrycznej z węgla, z produkcją z energii odnawialnej. Mam nadzieję, że ci, którzy pisali uzasadnienie i ustawę, dobrze skalkulowali tą kwestię. Natomiast zostaje nam jeszcze kilkanaście lat i projekty, które zostały zrealizowane i są realizowane, które chyba wymagają wsparcia, bowiem rynek reaguje na rozwój technologii odnawialnych źródeł energii żywo, ale nie zawsze w takim tempie, w jakim byśmy życzyli. Ja chciałbym zaproponować, żebyśmy na chwilę przenieśli się w przyszłość. W jakimś sensie zainspirował mnie do tego, kiedy Pawlak, otwierając tą pierwszą pilotażową fotowoltaiczną farmę na terenie samorządowym gminy Wierzchosławice, który tak spojrzał sobie w lewo, gdzie akurat są obiekty muzealne, i mówi: patrzcie państwo, tam jest historia, przeszłość Muzeum Wincentego Witosa, a tutaj mamy nowoczesność. Spójrzmy więc do przodu na nową perspektywę finansową Unii Europejskiej, bowiem do niej, jak na końcówkę roku 2013, przygotowujemy się w zbyt słabym, moim zdaniem. Otóż po pierwsze, my będziemy musieli zrealizować obowiązek udziału odnawialnych źródeł energii do 20% do roku 2020. Jak to zrobimy? Mam nadzieję, że nie współspalaniem, które jest dla mnie osobiście takim pozornym odnawialnym źródłem energii. Mam nadzieję, że poprzez gruntowne przygotowanie potencjalnych inwestorów do sięgnięcia po alokację unijną. Ja muszę skorzystać z okazji, że tu jestem, i powiedzieć o jednej z najważniejszych na dzień dzisiejszy kwestii. Otóż zgodnie z opinią Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, kluczowego ministerstwa, uzgodnioną z Komisją Europejską, nie będzie możliwości sięgnięcia po alokację przez samorząd
miasto i gminę, jeśli tenże nie będzie posiadał planu niskoemisyjnej gminy i miasta. My takie plany finansujemy do poziomu 85% dotacji, ale nabór trwa do 31 grudnia, ponieważ wniosek jest bardzo prostym dokumentem, możliwym do wypełnienia przez urzędników gmin i miast. Zachęcałbym do tego, żeby skorzystać z okazji i pomóc sobie na najbliższą przyszłość. Ulotki szczegółowe są gdzieś tutaj na stolikach porozkładane, na stronach internetowych Narodowego Funduszu są bardziej szczegółowe informacje. Marzy mi się, żeby w ramach planu niskoemisyjnego miasta i gminy można było, tak jak tutaj pan profesor i premier Waldemar Pawlak powiedział, gospodarować również samodzielnie energią elektryczną. Żeby samorząd jako lokalny zarządca miał taką możliwość. Ja myślę, że eksperci od zarządzania energią URE i tak dalej wypowiedzą się jeszcze dzisiaj na ten temat, ale myślę, że zdajemy sobie doskonale sprawę, że na odnawialne źródła energii powinniśmy patrzeć przez pryzmat jednak podziału tych źródeł na ciepło i na energię elektryczną. W przypadku źródeł ciepła, kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, sytuacja jest o tyle prostsza, że jest w pełni, mamy w pełni niezależność od tak zwanego dystrybutora sieci, jeśli to jest poza miastem, od dystrybutora energii elektrycznej. I wspomnę tutaj o kończącym się programie kolektorowym. 60 parę milionów zostało jeszcze na rok 2014. Banki spółdzielcze i Bank Ochrony Środowiska dysponują tymi środkami, bowiem on w ciągu ostatnich 3-4 lat zrobił niespodziewaną i nieoczekiwaną u nas furorę. Blisko 5 tysięcy instalacji za ponad 400 milionów złotych, warunki 45% dotacji, realnie po odliczeniu opodatkowania było mniej, ale to co najważniejsze, ten program wywołał powstanie od 3 do 5 tysięcy nowych miejsc pracy. A mam nadzieję, że Klub Współczesnej Kobiety, każda z pań jest wyposażona, bo jak nie wyobrażam sobie współczesnej kobiety bez kolektorów słonecznych, a jeśli tak nie jest, to mam nadzieję, że tego klubu, jak te kolektory na dachach, na strzechach się pojawią, niezależnie od różnicy płci. A teraz poważnie, to jest poważny problem dla nie tylko dla państwa polskiego, dla ministra pracy, ale również dla Narodowego Funduszu, bowiem ten program kiedyś się zakończy i jak mówią instalatorzy, producenci kolektorów słonecznych, oni odeślą na bruk swoich pracowników. To jest nie do pomyślenia. Stąd wspomniany przez premiera Waldemara Pawlaka nowy program, który będzie bardziej szeroką gamą produktów dostępny dla indywidualnego odbiorcy. Stąd konsument. Nie ma chyba warunków, żeby o nim mówić szczegółowo na slajdach, dlatego powiem o nim bardzo ogólnie. Oprócz tych trzech segmentów ciepła, czyli kolektorów, pomp ciepła i kotłów na biomasę, będziemy oferować w ramach tego programu produkcję energii elektrycznej z fotowoltaiki, małej wiatrowej energii, małej biogazowni i kotłów kogeneracyjnych. Mamy nadzieję, że powstaną miksy. Do tych miksów zachęcamy poziomami wsparcia. Indywidualny obywatel ma szansę uzyskać 100 tysięcy złotych. Ja nie mówię teraz przez delikatność, czy to jest dotacja, czy kredyt. Natomiast ktoś, kto będzie chciał instalować sobie miks, czyli więcej niż jeden nośnik energii, będzie mógł sięgnąć po 150 tysięcy złotych wsparcia.
W przypadku spółdzielni mieszkaniowej będzie to kwota mniej więcej 3 razy większa, spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych. To jest odpowiedź na kłopoty legislacyjne z dużym trójpakiem. To jest, ja nie chcę powtarzać argumentów, które tutaj były przytoczone, argumentów zmierzających do tego, że energia na samozaopatrzenie ma zupełnie inną cenę niż energia na sprzedaż. Mam nadzieję, że uda nam się prosumentem przy Państwa wsparciu, przy popularyzowaniu tego inwestowania spowodować, że Ziemia Podlaska będzie zmierzała do samowystarczalności energetycznej. A ona jest przecież kłopotliwa dla energetyków, bowiem bardzo odległe, duże odległości energii, straty na przesyłach i tak dalej, myślę, że eksperci na ten temat będą mogli więcej powiedzieć. Niezależnie od tej energii prosumenckiej, a tu jeszcze jedna uwaga do pana przewodniczącego, są przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu na sali, wojewódzkie nie są oddziałami Narodowego Funduszu. My ściśle ze sobą współpracujemy, bardzo dobrze współpracujemy. Chciałem powiedzieć o jednym namacalnym przykładzie takiej współpracy. Otóż w ramach programu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, on się nazywa od jakiegoś ptaka, bodajże Kawka, przekazujemy do wojewódzkich funduszy ponad 400 milionów złotych na inwestycje, które te środki dystrybuują na różnego rodzaju instalacje. Chcemy też zachęcić inwestorów w ramach programu Bocian do inwestowania w odnawialne źródła energii. Bardzo szeroka gama. W ramach tego programu wracamy po kilku latach niechęci, wersji do małych elektrowni wodnych, bowiem te zasoby, stopnie wodne, jest ich podobno ponad 1000 w skali kraju, nie są nadal wykorzystane. Myślę, że ekolodzy tutaj powinni być zadowoleni, jeśli przy okazji zabudowy stopnia wodnego wybuduje się przepławkę dla ryb, które wędrują pod prąd. I też długo mógłbym na temat szczegółów tej oferty bocianowej tym razem, czyli duże odnawialne źródła energii, mówić. Powiem tylko tyle, że w przypadku fotowoltaiki jest to 1 MW, w przypadku wiatru jest to 3 MW. Nie chcemy, że tak powiem, wspierać korporacji dosyć dobrze wyposażonych w środki finansowe korporacji międzynarodowych, dlatego ograniczenie do 3 MW. Zresztą, tak jak tutaj słyszeliśmy na sali od pana wojewody, marszałka, pana dyrektora, prowadzicie doskonale tą politykę zagospodarowania przestrzennego i jednocześnie zaopatrzenia. My jesteśmy od tego, żeby wspierać, żeby wsłuchiwać się w państwa głosy. I mam nadzieję, że taka okazja jeszcze dzisiaj również i dla mnie będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Chciałbym w takim razie wzmocnić jeszcze raz apel pana dyrektora, aby wszyscy przedstawiciele gmin mogli przed końcem roku złożyć odpowiednie dokumenty i ubiegać się o program, o którym było wspomniane. Także życzę nam wszystkim, żebyśmy się kiedyś w niedalekiej przyszłości stali tymi energetycznymi prosumentami. A do siebie odnoszę oczywiście też apel, żeby przestudiować strukturę w Narodowym Funduszu i w wojewódzkich funduszach, co oczywiście zrobię. Odchodząc na chwileczkę od systemów, które właśnie nie wymagają przyłącza energetycznego albo też nie jest to zbyt istotne przyłącze, chciałbym się zwrócić do pana dyrektora Adama Oleksego, który jest dyrektorem Departamentu Rozwoju Systemu PSE Operator i który, jak rozumiem, będzie nam mógł powiedzieć kilka słów o troszkę bardziej istotnych sieciach energetycznych i o kwestiach z tym związanym. Chcieliśmy zapytać w kontekście postępujących prac nad tak zwanym urealnianiem faktycznych praw przyłączeniowych, to znaczy odsiewaniem tych projektów, które
kiedyś były składane, ale ewentualnie nie jest pewne, a raczej nawet już jest pewne, że one przyłącza mogą nie otrzymać po prostu z braku na zaawansowanie albo brak zaawansowania innych elementów projektu. Jak postępują tego rodzaju prace oraz na jakie moce można w tej chwili liczyć, jeśli chodzi o kwestie przyłączeniowe, w szczególności w kontekście właśnie makroregionu, w którym mamy przyjemność w tej chwili przebywać. Dzień dobry Państwu, Aleksa Adam, Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Może najpierw właśnie odniosę się do pytań, które Pan na samym początku zadał, czyli jak idą prace dotyczące urealnienia potencjału, powiedzmy, mocy, które są możliwe do przyłączenia. 11 września weszła ustawa, nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne, tam między innymi weszły obowiązki dotyczące określenia harmonogramu przyłączania źródeł. Mówimy w tym momencie głównie o farmach wiatrowych. W chwili obecnej bardzo intensywne trwają prace, między innymi w zakresie naszej firmy, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej na temat określenia, co dokładnie ma znajdować się w harmonogramach, w umowach o przyłączenie, tak ażeby zdążyć z prowadzeniem wszystkich tych wytycznych wymogów de facto do 11 lutego, czyli do tego terminu, do którego ustawodawca dał nam tą wytyczną, aby to było wprowadzone. Coś bardzo jest pogłos. Także mam nadzieję, że prace szybko zostaną zakończone, natomiast nie należy się spodziewać, że w zakresie zawartych umów o przyłączenie, a jest ich około w systemie na około 16 tysięcy MW, to są projekty niezrealizowane, które mają zawarte umowy o przyłączenie, no stopniowo będzie, że tak powiem, nie chciałbym tego nazwać eliminacja, ale weryfikacja tych projektów, które faktycznie będą realizowane lub nie będą, w szczególności pod tym kątem, że tak czy inaczej w najbliższym czasie spodziewamy się, że wejdzie ustawa o odnawialnych źródłach energii, czyli projekty, które nie będą efektywne ekonomicznie, po prostu zostaną wstrzymane lub zaniechane. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że w chwili obecnej mamy w systemie pracujących ponad 3000 MW z farm wiatrowych. Nie wiem, czy ktoś z Państwa dzisiaj czytał serwisy CIRE czy WNP. Osiągnęliśmy taki przy okazji naszych ostatnich uwarunkowań pogodowych pierwszy taki szczyt generacji farm wiatrowych w Polsce. Ponad 3000 MW pracowało. Dlaczego o tym mówię? Ponad 3000 MW pracowało przez kilkanaście godzin. Jeżeli odniesiemy się do tego pytania, które Pan zadał na samym początku, na zasadzie, sobie tak ładnie zapisałem, czy OZE może być dominujące w Polsce? Proszę Państwa, pracowało ponad 3000 MW i posłużę się taką jedną obserwacją, bardzo szczegółowo sobie to patrzyłem. Farma wiatrowa jedna w okolicy Piły przyłączona pracowała, miała moc maksymalną 180 MW i nagle, mimo że były olbrzymie wiaty, zaczęła pracować z mocą 30. Czyli krótko mówiąc, my musimy mieć w Polsce właściwy miks energetyczny, czyli takie zasoby energii, które pozwolą z jednej strony produkować energię odnawialną, ale zapewnić bezpieczeństwo dostawy. Czyli musimy mieć elektrownie oparte o zasoby naturalne, które po prostu zastąpią energię odnawialną w przypadku, kiedy jej nie ma tego źródła tej energii odnawialnej. Jeżeli mówimy o potencjale, który jest możliwy do tego, aby nasz system w Polsce wchłonął. Proszę Państwa, KPD, które jest określone, mówi o około 6000 MW w 2020 roku, w tym 500 MW na morzu. W naszej ocenie jest to ilość, mówię konkretnie o farmach wiatrowych, jest to ilość, która w 100% powinna zapewnić wystarczalność do pokrycia zobowiązań Unii Europejskiej.
Jeżeli do tego jeszcze nałożymy pewną ilość fotowoltaiki, tutaj chciałbym podkreślić, zachęcić do tego typu działań, które pan premier powiedział, energetyki prosumenckiej, instalacji odnawialnych źródeł energii, fotowoltaice, to do 2020 roku z naszego punktu widzenia wydaje nam się, że około 6 tysięcy megawatów w farmach wiatrowych plus do tego pewien dodatek fotowoltaiki będzie stanowił taki właściwy i odpowiedni miks energetyczny. Jeżeli popatrzymy, które źródła odnawialne powinniśmy wspierać. Proszę Państwa, zachęcam i proponuję i ze wszelkich miar sugeruję, aby to były absolutnie lokalne źródła. Lokalne, wspierające lokalnych dostawców. Mówimy o biogazie, biomasie, które są po prostu dostępne lokalnie, gdzie wykorzystując lokalne technologie do produkcji energii, wspieramy lokalnych producentów. I chyba to wszystko. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Na tym etapie chciałbym zaprosić Państwa do zadawania pytań naszym panelistom. Mam nadzieję, że te wypowiedzi zainspirowały Państwa do przemyśleń i bardzo bym chciał zaprosić, jeśli mogę, widzę tutaj w pierwszym rzędzie, bardzo uprzejmie też każdą osobę prosiłbym o przedstawienie siebie, ewentualnie instytucji, którą reprezentuję i może nawet wskazanie osoby, do której pytanie jest skierowane. Dziękuję. Witam wszystkich. Dariusz Kazimierczuk, mieszkaniec Białegostoku. Mam pytanie pierwsze do pana premiera. Czy mógłby pan na podstawie ostatniego projektu realizowanego przez miasto Olsztyn, dotyczy to farmy elektrowoltanicznej, jakie tam pieniądze zostały zainwestowane i jakich w perspektywie to będzie wzrost opłacalności? A drugie mam pytanie do pana Górskiego. Jak władze Białegostoku patrzą na to w perspektywie chociażby tego, że no jednak planujecie sprzedaż MPC-u? Dziękuję. Proszę Państwa, ja nie znam dokładnie założeń technicznych, jeżeli chodzi o Olsztyn. Natomiast mogę Państwu powiedzieć, że jeżeli za ubiegły rok prezes URE ogłosił, że średnia cena dla gospodarstw domowych była na poziomie 500 zł za megawattogodzinę bez VAT-u, czyli z VAT-em to jest gdzieś tam 600 ponad złotych za megawattogodzinę, to można sobie takie proste kalkulacje poczynić, bo dzisiaj z jednego megawata mocy, tej maksymalnej, można w ciągu roku uzyskać 1000 megawattogodzin, około 1000 megawattogodzin przy gorszym nasłonecznieniu poniżej 1000, tam na południu Polski powyżej 1000. To jest też ten wynik, który można potwierdzić na tej farmie fotowoltaicznej w Wierzchosławicach, która już ma ponad rok czasu produkcji, więc to takie dla oszacowania jest bardzo łatwe do zrobienia. I teraz jeżeli bierzemy pod uwagę, że koszt takiej instalacji może być także wspierany funduszami z ochrony środowiska, tak jak tutaj pan Ryszard Ochwat powiedział, to taką uproszczoną kalkulację można sobie dość łatwo policzyć. Dzisiaj koszt instalacji na poziomie 1 MW to będzie około poniżej 6 milionów złotych. Już ze wszystkimi sterownikami, z całą instalacją, z całą robocizną, bo same panele będą wychodziły poniżej 4 milionów złotych. I tu dużo zależy od tego, gdzie te panele zostaną kupione. Warto tutaj pamiętać o tym, że jeżeli myślimy o długoterminowej, a to jest horyzont 20 lat, to trzeba się raczej orientować na firmy, które może będą droższe, ale będą dawały gwarancję, że te urządzenia będą serwisowane w przewidywanym technicznie okresie. I w moim przekonaniu dzisiaj, jeżeli mówimy o
samozaopatrzeniu, to jest to zupełnie inna kalkulacja niż jeżeli mówimy o produkcji energii na sprzedaż. Bo przy samozaopatrzeniu to jest ta cena do porównania 600 zł za megawattogodzinę, a jeżeli sprzedajemy tą energię, to przy dużych instalacjach za ubiegły rok cena megawattogodziny energii to było 200 zł w uproszczeniu. Czyli tutaj mamy taką znaczącą rozpiętość i jeżeli do tego dodamy zielony certyfikat, około był 150, a potem ceny spadły za megawattogodzinę, to mamy 350, ponad 300 zł za megawattogodzinę, jeżeli sprzedajemy. I w tych okolicznościach warto brać pod uwagę, jeżeli mówimy o samorządach, jeżeli mówimy o takich podmiotach, które chcą produkować na swoje potrzeby, bo na przykład w okolicach oczyszczalni ścieków, tam raczej, tak powiem, terenów rekreacyjnych się nie wytworzy, ale tam akurat jest dość dużo przestrzeni, gdzie można to wykorzystać do właśnie produkcji energii elektrycznej, nawet na potrzeby tej oczyszczalni ścieków. To tworzy od razu nową sytuację, bo nie trzeba budować żadnych linii przesyłowych, nie trzeba ponosić kosztów, tylko ta energia jest od razu na miejscu wykorzystywana. I dla porównania tylko takie właśnie proste liczby, proszę przyjąć 1 MW, 1000 MWh produkcji i tu w zależności od tego, jakie wsparcie uzyskamy, to tak się kalkuluje cena. Gdyby przyjąć nawet te 6 milionów, to przy obecnych cenach energii według Urzędu Regulacji Energetyki, to w ciągu 10 lat, płacąc taką cenę jak obecnie, spłacamy całą instalację. Czyli przez następne 20 lat mamy de facto energię za darmo. To jeszcze chyba tutaj było drugie pytanie, natomiast ja niestety nie bardzo mogę na nie odpowiedzieć, ponieważ tak jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie ma w nadzorze wojewódzki fundusz, tak marszałek nie ma władzy nad prezydentem, jakimkolwiek, którymkolwiek prezydentem, a ja reprezentuję Urząd Marszałkowski, nie miasto Białystok. W związku z tym trudno mi odpowiedzieć na pytanie dotyczące MPC-u. Natomiast wyzwanie, proszę Państwa, przed każdym i przed miastami, i przed obszarami wiejskimi. Ja mam nadzieję, a widzę tutaj bardzo dużą ilość wójtów, którzy bardzo są zainteresowani, już dzisiaj inwestują mocno w energetykę odnawialną, że my, panie premierze, doczekamy się takich wiosek energetycznych tutaj na Podlasiu samowystarczalnych i to nie jednej, ale wielu takich wiosek, które będą wytwarzały energię i to zarówno elektryczną, jak i przede wszystkim ciepła, bo ciepło, no o cieple przede wszystkim powinniśmy, proszę Państwa, myśleć, a już ci, którzy mają te stare albo kiedyś promowane przez Ministerstwo Środowiska na olej opałowy elektrownie, żeby je zamieniać absolutnie na energetykę odnawialną, ponieważ to się po prostu opłaca. Dziękuję. Dzień dobry, chciałbym się przedstawić. Ja aktualnie prowadzę Fundację Innowacyjnej Gospodarki. Wywodzę się z Politechniki Białostockiej i tutaj miałem pewne namaszczenie w międzyczasie przez pana premiera Pawlaka, który mnie zapytał, czy ja się zajmuję odnawialnymi źródłami energii, kiedy żeśmy w elektrociepłowni białostockiej robili kogenerację dwóch olbrzymich kotłów. Ale to jest oddzielny temat. Ja mam konkretne pytanie. Najpierw chciałbym powiedzieć, że bardzo mnie ucieszyły te odpowiedzi. One się bardzo wiążą z tym, co żeśmy tutaj w Politechnice Białostockiej zaprezentowali, tak zwaną pierwszą propozycję wdrożeń odnawialnych źródeł energii na obszarze Polski. Pierwsza krajowa konferencja pod patronatem ministra gospodarki. I tutaj jest również wystąpienie pana premiera Pawlaka w tymże opracowaniu. I chcę powiedzieć, że mnie się bardzo podobało to powiedzenie. Wszyscy panowie podkreślali tak zwaną energetykę prosumencką, czyli jego głównym przedstawicielem u nas jest profesor Popczyk z Politechniki Śląskiej. On był na tej konferencji. I chciałem tutaj powiedzieć o dwóch rzeczach. Dopiero pan dyrektor
Oleksii skorygował panów, bo wszyscy chwaliliście odnawialne źródła, że one załatwiają sprawę. Moi drodzy, 15% tylko sprawy załatwiają nam do 2020 roku, a co z 85%? I tutaj to jest w zasadzie główny problem naszego działania. I tutaj chciałbym powiedzieć, że o tym zróżnicowaniu, o czym była mowa, faktycznie ten Gazprom wydobywa 100 tysięcy, zaraz mam tutaj zapisane, Gazprom wydobywa 1000 metrów sześciennych gazu za $20, ale sprzedaje nam po 500. I tutaj wchodzimy w politykę, którą nie chciałbym wchodzić zupełnie, bo przecież Francuzi, Holendrzy, nie tylko Niemcy korzystają z tego gazociągu, który minister Sikorski nazwał paktem Ribbentrop-Mołotow i absolutnie żadnej solidarności nie mamy w Unii Europejskiej, tylko każą nam płacić gorące pieniądze za to, że palimy węglem. Natomiast profesorowie Maciej Nowicki i Krzysztof Żmijewski twierdzą, że w 2016 roku będzie wyłączanie prądu. Zabraknie nam 6,5 tysiąca megawatów. I trzeba coś robić, żeby te 6,5 tysiąca czymś zastąpić. Ja oczywiście nie predestynuję do tutaj, powiedziałbym w tym swoim wystąpieniu, powiedzenia, jak to rozwiązać, bo sprawa jest bardzo skomplikowana. I tu chciałbym się jeszcze raz powołać na właśnie poprzez pana premiera Pawlaka i profesora Buzka, żeśmy rozmawiali chyba 3 lata temu do tyłu. I proszę sobie wyobrazić, że my w Polsce mamy różne zdania. Oto pan premier Pawlak miał zdanie, żeby rozpocząć rozwijać odnawialne źródła i słusznie, ale one dosyć długo, zanim one zastąpią, tak jak w Niemczech i tak dalej. Natomiast pan profesor Buzek proponował, żeby gazować węgiel pod ziemią. To jest oddzielny temat, podobnie, że jest w dalszym ciągu aktualny. A pan premier Tusk powiedział, że trzeba budować energię jądrową. No i okazuje się, tu można było wyciągnąć temat. Najbardziej adekwatny na razie jest to, co mówił pan premier Pawlak, czyli rozwijanie odnawialnych źródeł energii. Z tym, że to jest robota długa, kosztowna i dobrze, że rzecz ta jest kontynuowana. I jeszcze chciałbym tutaj pochwalić nasz Urząd Marszałkowski i pana dyrektora Górskiego. Otóż, proszę państwa, została opracowana najnowsza strategia rozwoju województwa podlaskiego i tam jest powiedziane, że mamy się zająć rozwojem odnawialnych źródeł energii jako przełom i tutaj pomagają nam w tym Niemcy. To znaczy Urząd Marszałkowski organizuje konferencję, mieliśmy w tym roku 2, w styczniu i w listopadzie, gdzie Niemcy pouczają nas, jak my powinniśmy robić, jaki oni odnieśli sukces. Nie ma na to czasu, żeby mówić, bo panowie doskonale się orientują w tym. Ale właśnie tą drogą będzie można rozwijać odnawialne źródła energii, żeby dojść tam do jakichś procent. Natomiast na razie chciałbym, jeżeli można na koniec pytanie. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście my możemy, bo zdaniem Żmijewskiego i profesorów i Nowickiego, to powinniśmy budować bloki węglowe, energetyczne, nowoczesne, sprawne o sprawności 60%, bo my mamy sprawność 30% i to jest właśnie główny nasz problem. Czy w ten sposób mamy i co w związku z tym z Unią Europejską, jak płacić właśnie te kary, które ona chce na nas nałożyć. Oto jest problem zasadniczy, bo mówię, w odnawialnych źródłach energii na razie w 2020 roku będziemy mieli tego 15%, nam pozwolono, chciano 20%, ale co z pozostałymi 85%? Dziękuję. Oleksa, tam Polskiej Sieci Elektroenergetycznej. Może tak odniosę się do pewnych wystąpień. Nie wiem, czy przekażę wszystkie informacje, ale przynajmniej części pana wypowiedzi. W perspektywie 2016 roku według naszych informacji zakładamy 6 tysięcy megawatów, ale wycofania istniejących, nie jako deficyt mocy, tylko wycofanie istniejących mocy. Te istniejące moce po części są zastępowane odnawialnymi źródłami energii. Natomiast dla państwa tylko informacji, jeżeli mówimy o, że tak powiem, pokrycia tego bezpieczeństwa zapotrzebowania, to farmy wiatrowe są przyjmowane tylko i wyłącznie na poziomie 7% do bilansu krajowego systemu elektroenergetycznego. Czyli
1000 MW dodatkowo daje nam niejako takiej stabilizacji i pewności na poziomie 70 MW. Owszem, zakładamy, że mogą inaczej. Zakładamy potencjalny niedobór około 2016-2017 roku. Niemniej jednak z tym niedoborem staramy sobie poradzić na tej zasadzie, że dyskutujemy z elektrowniami na temat przesunięcia ich okna remontowego tak, aby w tych, że tak powiem, miesiącach potencjalnego niedoboru te jednostki wytwórcze były dyspozycyjne. Dyskutujemy teraz z dużymi odbiorcami na temat tak zwanej usługi redukcji mocy. Zakładamy pozyskanie tej usługi redukcji na wysokości około 200 MW. I w zakresie tej redukcji mocy, nie wiem czy do Państwa właśnie już to też dotarło, potencjalnie już w tej chwili na rynku powstają takie nowe podmioty gospodarcze, które nazywają się agregatorami usług. Właściwie to są agregatorzy usług takich właśnie redukcji mocy od mniejszych odbiorców. Nie chciałbym powiedzieć, że na pewno oni dotrą w cudzysłowie pod strzechy, ale na pewno do mniejszych zakładów przemysłowych, czyli tego typu odbiorcy mieliby konkretne bonifikaty, konkretne upusty finansowe lub inne, w cudzysłowie, gratisy, za to na przykład, że w określonych godzinach nie pobieraliby energii elektrycznej. Co do kwestii pokrycia tego zapotrzebowania. My musimy mieć pewną, że tak powiem, odporność na chimeryczność zmiennej generacji. Dlatego też, jeżeli byśmy mówili, ile potencjalnie można przyłączyć jednego, drugiego czy trzeciego źródła, to musimy jednak patrzeć na to, jakie to jest źródło. Bo jeżeli mówimy o biomasie, biogazie i tym podobnych, no to to są źródła, które w sposób stabilny, przewidywalny mogą generować, produkować i faktycznie zapewniać potrzeby jakiegokolwiek odbiorcy. Natomiast jeżeli mówimy o fotowoltaice, jeżeli mówimy przede wszystkim o farmach wiatrowych, no to ewidentnie potrzebujemy nowe moce wytwórcze. Pytanie jakie? No na pewno nie o takiej sprawności jak dotychczasowe elektrownie, czyli tak jak Pan powiedział, na poziomie 30%. No potrzebujemy zdecydowanie wysokosprawne elektrownie w systemie polskim. Nowe, które są budowane przykładowo Kozienice, zakładana sprawność jest zdecydowanie, nie chcę strzelić dokładnie, czy to jest 46 czy 47% sprawności. Natomiast wszelkie inne, płacz gazowo-parowe, które się buduje w Stalowej Woli lub we Włocławku, to jest wysokosprawna kogeneracja na poziomie 60% w górę. Przy czym to jest, owszem, to są źródła gazowe. Można dyskutować, co będzie jeszcze w perspektywie 20-30 roku w Polsce z gazem łupkowym. Na pewno buduje się gazopór, na pewno mamy zwiększoną tą elastyczność dostaw gazu do Polski i zapewnienie pewnej redundancji. A które jeszcze dodatkowo źródła będą budowane w Polsce? Powiem Państwu, że zakładamy, że będą. A które, to myślę, że niech Państwo na chwilę obecną poczytają publikacje prasowe. Jeszcze jedno pytanie do Pana Dyrektora, jeżeli można, w kwestii, które zostało powiedziane. Otóż ja mam pytanie przede wszystkim do Pana, ale również do wszystkich Panów. Nic nie ma mowy o łupkach gazowych. Otóż profesor niezgodę ze swoim stowarzyszeniem w Wojskowej Akademii Technicznej opracował metodę wtłaczania dwutlenku węgla i rozwiązuje sprawę ochrony środowiska. Jakoś nikt się tym nie interesuje. Reasumując, pytanie mam takie. Moim zdaniem powinniśmy w tej rozwijać odnawialne źródła energii raz, budować bloki doraźnie o dużej sprawności węglowe, bo węgla mamy dużo, najwięcej obok Niemiec i trzecia sprawa, zająć się łupkami gazowymi. Dziękuję. Proszę Państwa, ja myślę, że warto patrzeć na te sprawy w dwóch wymiarach. Z jednej strony tym wymiarze państwowym i tutaj mówimy o tych wielkich projektach, bo ten problem, o którym Pan Prezes Aleksy tutaj wspominał, takiej braku równowagi, braku stabilności, pewności wytwarzania energetyki wiatrowej może być rozwiązywany, jeżeli ta energetyka dopracuje się
systemów magazynowania energii. To mogą być na przykład samochody elektryczne. To nie musi być tak sztuka dla sztuki, żeby magazynować. Po drugie, to mogą być takie sprawne, uzupełniające elektrownie gazowe, które w sytuacji, kiedy słabo wieje, wytwarzają prąd w miejsce brakującego wytwarzania generacji z wiatraków. Bo ja miałem okazję obserwować przy mocy zainstalowanej 2000 MW wiatru były dni, kiedy przez kilka dni to było poniżej 100 MW wytwarzania. Były dni, kiedy było prawie 2000, ale to widać taką dużą zmienność i potrzebę podtrzymania tej generacji w sytuacji, kiedy pogoda tutaj nie dopisuje. To jest ta perspektywa generalna, ta ogólna, ale z drugiej strony warto popatrzeć, że dzisiaj ta technologia daje nam coś, co jeszcze parę lat temu było niedostępne. Tak samo jak patrzymy dzisiaj na telefony komórkowe, na nawigację satelitarną jako coś oczywistego, co jest obecne w naszym życiu, tak jak powietrze i woda, to ja pamiętam jeszcze 20 lat temu telefon komórkowy to były takie dwie porządne cegły. To nie była taka komórka, którą można do kieszeni włożyć. Dzisiaj gdyby młodzieży powiedzieć, że tak wyglądały telefony komórkowe, to by powiedzieli, dziadek, co ci na głowę upadł, no przecież ten telefon to nie może tak wyglądać. A tak to wyglądało 20 lat temu. Jeżeli weźmiemy wytwarzanie elektryczności, to dzisiaj tutaj jednym ze sponsorów konferencji jest firma Viessmann na przykład. Ona oferuje piece kogeneracyjne, które pozwalają produkować, na przykład jeżeli są opalane gazem, produkować energię elektryczną na domowe potrzeby i ciepło. Czyli robi kogenerację w domu. Bo kiedyś to się mówiło, kogeneracja to dopiero elektrociepłownia, wielkie miasto, wielki projekt, a tutaj zaczyna się to od 1 kW. 1 kW mocy elektrycznej i tam około 10 kW mocy cieplnej. Czyli to mogą być instalacje dla domku jednorodzinnego, gdzie de facto znacznie lepiej wykorzystujemy energię zawartą w gazie, bo nie tylko produkujemy ciepło, ale także produkujemy energię na własne potrzeby. Jeżeli do tego dodać takie rozwiązania jak pompy ciepła, gdzie z jednostki energii dostaje się 4-5 jednostek ciepła, z jednostki energii elektrycznej, to nagle się okazuje, że panele fotowoltaiczne w tym kontekście zaczynają nabierać zupełnie innego wymiaru, jeżeli chodzi o także wytwarzanie ciepła. Jeżeli do tego dodamy kolektory, które sprawiają, że znacznie mniej paliw kopalnych się spala, to okazuje się, że dzisiaj dom, czy firma, czy na przykład urząd gminy, czy szkoła, to może być taka mała mini elektrownia, gdzie ma zatrudnionego elektryka, który dostaje dobre pieniądze za to, żeby utrzymał to w ruchu. I tak jak tutaj pan dyrektor wspomniał, pan dyrektor Górski, to jest robota i zajęcie lokalne. To znaczy te pieniądze zostają na miejscu, a ludzie mają ciekawą, atrakcyjną pracę, no bo to się wszystko, ta technologia się zmienia. To tutaj trzeba też nadążać, trzeba się trochę pouczyć, trzeba dotrzeć do nowych komponentów, wprowadzić nowe rozwiązania, więc wydaje mi się, że trzeba pamiętać, że te odnawialne źródła energii szczególnie są ujmujące w tym wymiarze mikro. No bo w wymiarze makro, no to tutaj okazuje się, że biorąc pod uwagę ceny, wytwarzanie węgla brunatnego jest nawet z opłatami za emisję dwutlenku węgla jest najtańsze. Ale jak już się do tego doda przesył, doda się koszty dystrybucji i te wszystkie inne dodatkowe elementy, to zupełnie inaczej wygląda to z perspektywy mikroinstalacji na własne potrzeby. Państwo wybaczą, jeszcze dwie uwagi chciałem sobie w uzupełnieniu podać. Otóż chyba twórcy strategii zaopatrzenia i bezpieczeństwa energetycznego nie zdają sobie sprawy do końca z siły kosztów i z siły wysokiej ceny energii elektrycznej. I ze skali kosztów, jaką możemy wywołać, inspirując inwestowanie w poszczególne segmenty odnawialnych źródeł energii. W ciągu 3 lat kolektory słoneczne spadły dwukrotnie, staniały dwukrotnie.
ciągu 3-4 lat fotowoltaika blisko 10 milionów za jeden megawat zainstalowany spadła do poziomu, tak jak słyszeliśmy, 6-5 z tendencją obniżki. I wcale nie mówimy o technologiach mniej wydajnych, nie chcę używać nazwy kraju, jednego z krajów azjatyckich. Druga kwestia. Zdaje się, że sobie nie zdajemy sprawy z tego, nie szacujemy chyba do końca wszystkich źródeł inspirujących zapotrzebowanie na prąd. Ja wymienię tylko jedno hasło. Fotowoltaika, aklimatyzacja. Rozwijające się systemy klimatyzacyjne w Polsce. Kolejna kwestia, która na naszym rynku, w Narodowym Funduszu Rynku Finansowania zaczyna się coraz mocniej odkładać. Presja podmiotów i przemysłu na, nie tylko na efektywność, ale na wsparcie odnawialnych źródeł energii na samo zaopatrzenie zakładów przemysłowych. Wydaje się to być już trochę większą skalą w bilansie energetycznym kraju, a już zaczyna się, powstają programy nie tylko inwestycyjne, ale programy takiej organizacji pracy zakładów, żeby w ramach tego samozaopatrzenia energetycznego sobie poradzić. Myślę, że czy będziemy bilansować na poziomie kraju, czy będziemy pisać bardziej czy mniej negatywne scenariusze, nie ma odwrotu od rozwoju odnawialnych źródeł energii, od prosumenckiej poczynając i powoli zmierzając w kierunku coraz większych źródeł energii. My chyba już w tym kierunku jesteśmy tak zdeterminowani, że niezależnie od różnych uwarunkowań pójdziemy. Mówię to również w imieniu instytucji, która chce i będzie wspierać w miarę posiadanych środków ten kierunek rozwoju. Dziękuję. Grzegorz Jakuć, wójt gminy Turość Kościelna. Przejdźmy z tej poziomu makro do skali mikro, bo nas ona bardziej interesuje. Generalnie zgadzam się z tezami, które zostały tutaj wypowiedziane w czasie dyskusji panelowej i tutaj dyskusji z sali. Zabrakło mi jednego elementu, który pada w kilku tu wypowiedziach, ale głównie tu do pana premiera mam pytanie. Często mówimy tutaj dzisiaj o produkcji energii na potrzeby własne. Ja chciałbym ten temat poprosić o rozwinięcie. Co z tą energią zrobić, bo akurat energia jest takim kapryśnym medium, że się chce produkować wtedy, przeważnie kiedy nam nie jest w tym momencie potrzebna. Jak w obecnym prawodawstwie, w małej tej ustawie, w przyszłym projekcie będzie możliwa współpraca, bo tu słyszę z wypowiedzi też, że tylko na poziomie tym większych producentów, współpraca z siecią istniejącą i małymi producentami, bo takie pytania do nas padają od przedsiębiorców na poziomie gminy, od mieszkańców, którzy chcieliby się tym zainteresować, ale mają obawy, jakby to mogło technicznie funkcjonować i legislacyjnie, prawnie. Dziękuję. Jeżeli mówimy o produkcji na potrzeby własne, to bardzo istotnym, i dziękuję za to pytanie, jest zwrócenie uwagi na ten przepis tego małego trójpaku, który mówi o tym, że energię rozlicza się za określone okresy. I tu widzę w nowych przepisach pojawia się taki zapis, że będzie to rozliczenie miesięczne, ale dzisiaj są rozliczenia półroczne czy roczne. To znaczy mówię o odczycie licznika, bo płatności są oczywiście co miesiąc, ale odczyt licznika, czyli de facto sprawdzenie przepływów jest raz na pół roku czy raz na rok. Jeżeli byśmy przyjęli, że raz na rok, to mówiąc obrazowo, instalując czy to wiatrak, czy fotowoltaik, czy w kogeneracji jakieś urządzenie, które wykorzystuje biomasę na przykład, możemy rozliczać tą energię za cały okres. Czyli jeżeli na przykład fotowoltaika produkuje w dzień, a w nocy pobieramy energię, to pobieramy ją z sieci, ale rozliczamy się za, nie za przepływy godzinowe, czy za przepływy w ogóle, jak energia płynie w jedną czy w drugą stronę, tylko rozliczamy się za wynik końcowy. Załóżmy, że jeżeli w ciągu miesiąca ta instalacja wyprodukuje, dla uproszczenia powiedzmy 100 kWh, a wykorzystamy 100 kWh,
to nie płacimy do firmy energetycznej ani złotego. Jeżeli przyjąć, że tutaj no, tak jeden do jeden się nie uda zrobić, to i tak dzisiejsze rozwiązanie daje jedną kapitalną zaletę, to znaczy sieć energetyczna jako całość stanowi swego rodzaju darmowy akumulator, do którego możemy nadwyżkę w każdej chwili wtłoczyć i z którego możemy pobrać też w każdej chwili. A więc dzisiaj korzystanie z tego rozwiązania jest o tyle uzasadnione i korzystne, że nie potrzeba przy mikroinstalacjach budować żadnych urządzeń do magazynowania energii, ponieważ cała sieć taką rolę spełnia. Czyli nie potrzeba się tak za bardzo zastanawiać, czy tam dokładnie wycyrkulujemy z tą produkcją. Ważne jest, że jeżeli ta instalacja jest podłączona do sieci, to mamy możliwość, mówiąc tak, w potocznym języku, wepchnięcia tej energii nadwyżkowej i pobrania energii, kiedy jest niedobór z tego źródła OZE. I to jest ogromna zaleta tego rozwiązania, które zostało zawarte w małym trójpaku, bo dzięki temu te mikroinstalacje nie potrzebują żadnych mechanizmów magazynowania energii, ani też nie niosą w sobie ryzyka, że energii zabraknie, jeżeli ta instalacja nie będzie produkowała wystarczająco dużo. Niestety chyba, jeżeli mogę prosić Państwa, którzy mają jeszcze pytania, aby przełożyć je na kolejne spotkania w ciągu dnia, ponieważ mam sygnał, że czas niestety jest już nieubłagany. I w tym kontekście chciałbym bardzo gorąco podziękować naszym panelistom za tak wyczerpujące przedstawienie swoich stanowisk, a Państwu za zadane pytania. Chciałem jeszcze właśnie powiedzieć, że sądzę, że wyłania się z tego jasny obraz, że postawy prosumenckie i również projekt prosumencki mają jeszcze dobre dni przed sobą. Ja przeczytałem niedawno, że według sondaży OBOP-u i innych instytucji około 70-75% osób popiera energetę odnawialną, a 90% dostrzega zagrożenie, które niosą ze sobą te obszary energetyki bardziej konwencjonalnej czy też atomowej. I to jest chyba bardzo pozytywna kwestia. I wracając do naszego miksu energetycznego, o którym rozmawialiśmy, sądzę, że jasno wyłania się obraz, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jaki jest optymalny miks. On zależy od uwarunkowań lokalnych, od możliwości. Tutaj usłyszeliśmy, że właśnie makroregion, w którym się znajdujemy, posiada znakomite możliwości, jeżeli chodzi o rozwój energetyki odnawialnej, właśnie tej zdecentralizowanej. I to jest, mi się wydaje, też bardzo pozytywny punkt. Wszyscy chyba zgadzamy się, że odnawialne źródła energii niosą ze sobą wiele korzyści, takich jak właśnie dywersyfikacja źródeł, jak uniezależnienie się od importu nośników energetycznych, rozwój technologii, innowacji, poprawa konkurencyjności. Oczywiście do tego należy dodać jeszcze to, co jest najważniejsze, ochrona środowiska i rozwój regionalny. Mamy też wiele wątpliwości, które wiążą się z OZE. To, jak właśnie powinien wyglądać ten optymalny podział na różnego rodzaju źródła, na system wsparcia i jak to zrobić, aby to było z najmniejszym obciążeniem dla budżetu państwa. I tak jakby kryzys gospodarczy nie był wystarczającym dopustem, sektor energii odnawialnej jest aktualnie oczywiście poddany ciężkiej próbie przez administrację państwową, między innymi w postaci zbyt długo procedowanego prawa o energetyce odnawialnej i właśnie tego braku oficjalnego określenia optymalnego miksu energetycznego. Sądzę jednak, że pogodzenie różnych priorytetów, często sprzecznych interesów, powinno zostać zrealizowane w sposób bardzo odważny, a nawet powiedziałbym wizjonerski. I w tym kontekście pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że pogłoski o upadku energetyki odnawialnej w Polsce są na szczęście mocno przesadzone. Pozostaje mi zatem bardzo serdecznie Państwa zaprosić do dalszych części tej konferencji. Chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim uczestnikom dyskusji panelowej i Państwu za udział, za aktywny udział w tej rozmowie. Dziękuję raz jeszcze i pragnę zamknąć nasze spotkanie, a zaprosić Państwa do następnych dwóch
wydarzeń, to znaczy na tej sali za chwilę rozpocznie się kolejny etap naszej konferencji, wpływ systemu aukcyjnego na rozwój technologii OZE. Natomiast w sali numer 2 tematem spotkania będzie biomasa i biogaz jako istotne odnawialne źródła energii w województwie podlaskim. Dziękuję bardzo.